Cześć kochani, dzisiaj filmik na temat pielęgnacji mojej twarzy. Zostałam poproszona o taki filmik, już kiedyś taki robiłam, ale oczywiście pielęgnacja ciągle się zmienia i postanowiłam teraz zrobić, ponieważ naprawdę jestem zadowolona z produktów, które obecnie używam do twarzy, więc może sobie coś znajdziecie, a może mi znowu coś polecicie jeszcze lepszego, więc zaczynajmy. Na dzień dobry, jak wstaję, moja pielęgnacja zaczyna się od umycia buzi. I w tym momencie używam z tej serii jestów, w której się zakochałam ostatnio. Fine Lines and Wrinkles. Niestety, czy dziecha na kartku. Trzeba coś zacząć myśleć o takich rzeczach. Ten produkt nie trafił do moich ulubieńców tylko dlatego, że zawiodłam się na zapachu, ponieważ to jest, powinno być z jagodami i z kokosem. Niestety ani jagodami, ani kokosem nie pachnie i bardzo mnie to zawiodło, ponieważ ogórkowe chusteczki pachną niesamowicie ogórkiem, a tutaj nie, ale bardzo fajną ma konsystencję i jest to taka bardzo kremowa, taka nie jest rzadka, więc nie wylewa mi się i używam to razem z szczoteczką z Soap & Glory. Myślę, że to jest takie naprawdę porządne, poranne umycie twarzy, więc naprawdę czuję, że ta twarz jest fajnie odświeżona. Ja mam tłustą cerę, więc ja wstaję i już się cała świecę po wieczornym oczyszczaniu, więc potrzebuję coś naprawdę fajnego, żeby oczyścić twarz. Naprawdę fajny produkt, szkoda, że zapach nie jest taki, jak powinien być według mnie, ale produkt jest rewelacyjny i jest duże prawdopodobieństwo, że znowu go kupię, więc zaczyna nam właśnie od mycia buzi. Następnie ja wcześniej używałam płynu micelarnego do jeszcze takiego oczyszczenia zamiast toniku, a potem stwierdziłam po oglądaniu wielu Waszych filmików, gdzie większość z Was uważa, że właśnie tonik powinien być w tej pielęgnacji. Kiedyś używałam toników, potem jak pojawiły się te płyny micelarne, po prostu używałam płynu zamiast toniku. Chciałam sobie kupić i w tym momencie dostałam to mleczko stopy, białe kwiaty, aksamitne mleczko do demakijażu. Ponieważ ja jakoś sobie nie widzę z używaniem mleczka do demakijażu, stwierdziłam, że użyję sobie to jako właśnie zastąpię tonik tym póki co i się rewelacyjnie sprawdza. Produkt jest genialny, naprawdę takie fajne odświeżenie, zwłaszcza rano, takim mleczkiem, ono jest lekko chłodne i naprawdę takie fajne oczyszczenie buzi. Więc to sobie używam jako toniku. Polećcie mi jakiś dobry tonik, bo po prostu nie pamiętam, kiedy ostatnio używałam toniku. Myślę o tym toniku z serii Liz Earl, jeżeli tak się wymawia to nazwisko, ale już tak dawno używałam, że może jest coś fajnego, o czym ja nie wiem, więc dajcie znać. Następnie używam kremu pod oczy. Jest to krem, który dostałam od Ani z kanału Anna R. Wtedy palnęłam głupotę, bo powiedziałam, że to jest dermik i tak to przeczytałam. Niestety to nie jest dermika, to jest Dermedic Hydra Into Cream Gel pod oczy, który jest naprawdę fajny, był w moich ulubieńcach. Ciągle go używam, jest bardzo delikatny, idealnie nadaje się na makijaż. Można od razu makijaż nakładać, nie trzeba czekać, aż się wchłonie nic, ponieważ ma bardzo lekką konsystencję i jest naprawdę fajny, fajnie usuwa cienie i super się sprawdza, więc zużyję go, ile tam wyjdzie, w rozetnę, wydłubę wszystko. Następnie używam kremu i w tym momencie używam bardzo fajny krem z L'Oreal, jest to Skin Perfection. W ogóle skusiło mnie to cudowne opakowanie, a krem jest naprawdę fajny, bardzo lekka konsystencja, do tego jest również różowy. Też bardzo szybko się wchłania, można spokojnie od razu nakładać makijaż, ponieważ nie jest tłusty, jest buzia rewelacyjna, bardzo się ta fajny ma zapach i po prostu nie mogę nic złego powiedzieć na temat tego kremu, więc dlatego chciałam o nim powiedzieć. On kosztował jakieś 15 funtów, jak kupiłam za 10, więc cena też nie jest jakaś super wygórowana. I to jest tak naprawdę moja poranna pielęgnacja, potem już nakładam makijaż, więc to nie jest ważne. Wieczorem zaczynam od demakijażu oczu. Ostatnio mam mało demakijażu, ponieważ jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to wiecie, że zrobiłam sobie rzęsy tą metodą 1:1 bodajże, tak się nazywa.
Więc praktycznie nie używam w ogóle nic do oczu. Teraz jak ja chodzę do pracy, to już nie potrzebuję jakichś cieni, nie wiadomo czego. Więc zwykle sobie maluję tylko kreskę na dole, troszkę maskary, albo w ogóle tego nawet nie robię. Nikt się nie zorientował w ogóle, że ja nie mam makijażu. Jedna dziewczyna mi się to pyta, jaki tuż używam, bo mam takie długie rzęsy, a ja po prostu mam sztuczne rzęsy. Więc raczej mało robię do makijażu oczu, ale jeżeli robię, jeżeli sobie zrobię jakąś kreskę czy coś, to używam płynu Garniera, tego płynu micelarnego. On był również w moich ulubieńcach, jest rewelacyjny, ponieważ dla mnie to jest po prostu jak woda, która zmywa makijaż. Wydaje mi się, że jest prawie identyczny jak ten z L'Oreal. Z obydwóch jestem zadowolona. Ten jest tańszy i większy, więc myślę, że stanę przy nim. I tak jak mówię, wcześniej używałam go jako tonik, teraz jest tylko i wyłącznie do makijażu moich oczu. Resztę makijażu zmywam chusteczkami i to są te moje genialne chusteczki Jestiu Cucumber, które pachną bardzo, bardzo ogórkiem. Strasznie lubię ogórka w kosmetykach do twarzy, nie wiem dlaczego, jest chyba taki fajny, odświeżający. Bardzo mi się podoba, że tu jest właśnie plastikowe zamknięcie, więc one są cały czas świeże. Na pewno będę je kupować, naprawdę. Kusi mnie spróbować inne, bo jest kilka serii. Tego jagodowego na pewno nie kupię, pewnie nie pachną w ogóle jagodami, ale jest jeszcze marchewka, to mnie ciekawi. Ale kurczę, on jest naprawdę tak super nawilżony. Chusteczki są z takiego fajnego materiału, bardzo nasączone, świetnie mi zmywa makijaż, więc dlaczego po prostu mam ich nie kupować? Więc tym zmywam po prostu cały makijaż z twarzy. Następnie myję buzię produktem, który ostatnio dostałam w Birchbox. Jest to Liz Air Cleanse and Polish Hot Cloth Cleanser z tą ściereczką muslinową. Kocham ten produkt, na pewno go kupię w pełnym wymiarze. Nie wiem, ile mi go jeszcze tam zostało. Jak mi się skończy, to po prostu będę najwyżej tamtego używać i wtedy sobie zamówię pełen produkt. On chyba 14 funtów kosztuje. To jest taki starter kit, właśnie jeszcze z ściereczką. Uwielbiam po prostu ten efekt taki oczyszczony. Jeszcze jak używamy tego, przepraszam, nakładam najpierw to na samą skórę, może też na początku, wsmarowuję. Ten produkt to jest taki cięższy krem trochę, nie lejący, ale tak się fajnie rozprowadza, jak maseczka do twarzy, tak mi się kojarzy, jak maseczka do twarzy. I następnie właśnie namaczam sobie tą ściereczkę w gorącej wodzie i po prostu zmywam sobie to takimi, wiecie, okrężnymi ruchami. Taka fajna jest buzia, ciepła, taka oczyszczona, jest rewelacja, po prostu jestem zakochana w tym produkcie. Następnie używam pod oczy coś, co nie myślałam, że będę robić nigdy, ale używam Bepanthen. Usłyszałam o tym od Ejak Ewa, ona mówiła, że właśnie świetnie się sprawdza pod oczy i nadaje się na noc bardziej, ponieważ jest to krem jednak taki tłusty, ciężki, więc na makijażu byłby bez sensu. Ale muszę powiedzieć, że jestem zadowolona. Wstaję rano bez podpuchniętych oczu, a ja nie śpię za dużo. Więc znalazłam wykorzystanie tego kremu, ponieważ używałam go do mojego tatuażu, a już mi jest niepotrzebny z tą punktówki, więc nadaje się po prostu pod moje oczy. Następnie nakładam krem. Używam teraz kremu Dove. Miałam to w tej małej serii, którą kupiłam na wyjazd do Polski. I został mi po prostu ten krem, a ja kocham zapach Dove. On jest świetnie nawilżający, więc po prostu zużywam sobie go jako krem na noc. Jeżeli mi się zużyje, to będę myślała, czy po prostu kupić jakiś krem na noc. O, i jeżeli możecie, to też polećcie mi jakiś dobry krem na noc. I to jest taka poranna i wieczorna pielęgnacja. I oprócz tego dwa razy w tygodniu robię sobie takie spa dla mojej twarzy, czyli maseczki, peelingi. Wciąż używam tego samego peelingu, ponieważ on jest tak duży, że nie mogę go zużyć. Jest to Garnier Pure Active Fruit Energy, właśnie z różowym grapefruitem. Bardzo fajny, bo jest bardzo delikatny, ale jednak dobrze peelinguje naszą twarz. Ja na szczęście nie mam za dużych problemów z twarzą, nic mi takiego jakoś nie wyskakuje na twarzy, nie miałam nigdy trądziku i tak dalej, więc jeżeli tylko dbam, takie podstawy robię, to moja twarz jest bardzo fajna i nic mi nie wyskakuje, więc sobie robię peeling i następnie mam taki magiczny koszyczek w łazience, gdzie trzymam swoje wszystkie maseczki oraz mój skrab do ust z Lasha Bubblegum. Więc tu mam wszystkie maseczki, również peelingi, które przywiozłam, bo dostałam z Polski. Jeszcze mi zostało trochę glinki od Ani.
Więc dwa razy w tygodniu wybieram sobie coś z tego koszyczka i sobie po prostu robię takie małe spa. I to jest sama moja pielęgnacja. Mam nadzieję, że coś tutaj może Wam powiedziałam, jakiś fajny produkt. Ja jestem z nich w tym momencie bardzo zadowolona, nie narzekam na moją buzię. Jestem zadowolona z tego, jak właśnie wygląda i to na pewno dzięki kosmetykom, ponieważ ja wiem, że jak ją troszkę zaniedbam, to ona nie wygląda dobrze, ale na szczęście większych problemów z nią nie mam i w zupełności mi te kosmetyki wystarczą. Ale jeżeli coś możecie mi poradzić dobrego, to serdecznie zapraszam do pozostawienia komentarzy. Jeżeli filmik się podobał, kciuki w górę też będą mile widziane. I do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!